boją się niczego. Tylko ciebie. Gladiator to większy braciszek najeźdźcy, którego spotkacie na arenie w Sentinel Prime. Jest strażnikiem Degagrava i musicie go pokonać, żeby dostać się do piekielnego kapłana. Kluczem do unicestwienia gladiatora jest jego tarcza. To w niej zamknięta jest udręczona dusza pierwszego pana tego demona, więc to właśnie tarczą zajmiemy się w pierwszej fazie walki. Podobnie jak w przypadku Marudera, najważniejszą zasadą walki z gladiatorem jest atakowanie tylko wtedy, gdy jego oczy zaświecą się na zielono. W przeciwnym razie strzał będzie nieskuteczny. Najbezpieczniejszą taktyką jest używanie broni zadającej punktowe obrażenia, np. precyzyjnego strzału. Skuteczne trafienie ogłusza gladiatora, więc możecie podbić i zadać mu ciosy wręcz. To najbezpieczniejsza metoda, która pozwala cały czas kontrolować dystans do demona. W pierwszej fazie walki gladiator ma dwa główne ataki. Widmowy pocisk, który wystrzeliwuje ze swojej tarczy i pojedyncze uderzenie młotem. Są one dość dobrze sygnalizowane przez bossa i przy zachowaniu odpowiedniego dystansu nie powinniście mieć większych problemów z ich unikaniem przy pomocy dasha. Po kilku seriach trafień i ciosów Slayer powali gladiatora na arenę i zniszczy jego tarczę. To znak, że trzeba szykować się do drugiej fazy. Teraz demon jest już śmiertelny i znacznie bardziej wkurzony. Podstawowa zasada pozostaje taka sama, atakujecie, gdy zapali się zielone. Spóźnienie lub pudło będzie jednak kosztowniejsze, bo gladiator wyciągnął z zapleców drugi młot i atakuje nimi naprzemiennie. Jego rzuty są tak szybkie, że jeśli źle ustawicie się lub źle wyczujecie kierunek pierwszego ataku, drugi będzie bardzo trudny do uniknięcia. Nie nastawiajcie się więc, że przejdziecie tę fazę walki bez obrażeń. W razie potrzeby wykorzystajcie pomniejsze demony jako chodzące apteczki. Strzał z broni trafiający natychmiastowo wciąż jest skuteczną i bezpieczną metodą walki, ale dobrze go połączyć z czymś zadającym jednorazowo duże obrażenia, np. namierzonymi rakietami. Uważajcie tylko, żeby nie strzelać do bossa, gdy robi ze swoich młotów wirnik. Odbije on wystrzelone pociski w waszą stronę, co może zaboleć. Jeśli będziecie pamiętać o tych zasadach i przede wszystkim zachowywać bezpieczny, to znaczy jak największy, dystans do gladiatora, po kilku kolejnych minutach boss po raz kolejny padnie na arenę, tym razem na dobre. Gratulacje, właśnie ukończyliście poziom w Sentinel Prime. Teraz jeszcze krótka ustawka z Degravem.